Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogsterped, a dzisiaj postaram się przejść mega trudny świat VIP, który jest właśnie w sezonie 13. Ten świat VIP będzie chyba tylko przez tydzień, no bo jak wiecie, będzie chyba 5 Nexusów i 5 światów VIP w tym sezonie, więc no chcę to jak najszybciej przejść, żeby zdobyć właśnie tajemnicę, więc też zostaw, drogi widzu, łapkę w górę, ja tutaj sobie pojadę tym taśmociągiem, troszeczkę za wolno, ale dobra, w tym czasie zostaw łapkę w górę, więc masz na to nie wiem ile sekund, bo nie wiem kiedy dotrę, i zostaw też suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zostaw suba. O, tu jakiś moderator, co to? To jest moderator? Nie wiedziałem, że tak moderatorzy wyglądają na Blogster Planet, naprawdę. No i znajdujemy się w tym świecie VIP, który rzekomo jest najtrudniejszy, dużo graczy ma z nim problem, ale wam pokażę dzisiaj, że chyba on nie jest aż taki trudny. Aż taki trudny to on chyba, mi się wydaje, że nie jest. Więc no lecimy, na początku mamy bardzo banalny początek. Tak, bo musimy wskoczyć na dźwig. Możecie wskoczyć albo tu, albo tutaj. Tu w ogóle zauważyłem, że da się tak wskakiwać, więc, no, więc to jest łatwiejsze tutaj. Możecie od razu tak skoczyć, dobra, pięknie. I teraz musicie tutaj, gdzie macie te przyspieszaczki, troszeczkę umknął nowy styl, ale tutaj bardzo, bardzo łatwy. Teraz tu macie magnes i musicie tutaj do góry skoczyć, do góry. I tu macie najbardziej taką losową rzecz w tym świecie, bo trzeba skoczyć tutaj na dużo kratek w wysokości. Nie jest to realne, ale jeżeli użyjecie albo jakiegoś tutaj możemy użyć na przykład albo garnka z fasolą możemy użyć, czyli kupić sobie albo te napoje gazowane, no to dzięki temu mamy takie jakbyśmy bekali albo w czymś, coś w tym stylu, i dzięki temu możemy zrobić jakby potrójny skok i tam po prostu przeskoczyć. Jest to no jakby randomowe, bo naprawdę ciężko, niektórzy robią to od razu, niektórzy robią to po 2 minutach. Wczoraj na przykład próbowałem to zrobić i wyszło mi za pierwszym razem w ogóle, to było w szok, a później kurczę musiałem jakoś 3 minuty skakać i próbować, żeby to doskoczyć, i teraz chyba teraz też mi coś nie idzie. 1 hour later. Jest, udało się, widzowie, dobra, udało się. Jakąś taktyką zrobiłem, że na początku skakałem pojedynczo, jakoś wyczułem, że teraz będzie właśnie ten efekt. No i dobra, teraz musicie tam doskoczyć. Niby to jest ciężkie, trzeba się rozpędzić i skoczyć. Okej, udało się, dobra, jest całkiem dobrze. I na odcinku pierwszym właśnie sezonu ja szedłem gdzieś tam na dole, ale to trzeba na początku iść do tego fioletowego klucza, który jest tutaj. I następnie musicie tutaj, i tutaj właśnie jest ten skok, ten mega, mega ciężki, który, bo tak mówię, że niby jest mega trudny, bo trzeba tam skoczyć do tej dziury, tam mamy potem skok i trzeba tam na ten węzeł, więc spróbujmy, czy mi się to uda za pierwszym razem, i lecimy, i dobra, udało się, tylko teraz trzeba jakoś tu... Okej, widzowie, udało się, jest naprawdę dobrze. Udało mi się to zrobić za pierwszym razem, więc jest rewelacja. To jest niby jedno z trudniejszych rzeczy. Teraz macie ten taki, no tą wieżę taką drabinkową i musicie po prostu lecieć do góry po prostu, wspinać się po tych drabinkach. Nie jest to jakieś łatwe, ale też nie jest takie trudne. Oczywiście nie jest takie łatwe i trudne, bo ostatnio też spadłem na tym, ale jak na razie chyba idzie dobrze i znajdujemy się w takim czymś, i teraz nie idziecie od razu tam, tylko patrzycie do góry, macie tutaj portal i tutaj idziecie sobie na dół i macie czerwony kluczyk. To w ogóle wygląda, jakbym był w tym dźwigu. Jaki tu komputer jest, okej, ciekawie. Dobra, wracamy i teraz tutaj, i teraz musicie uwaga, najlepiej na wprost iść, bo jak inaczej no to nie wiem, możecie spaść. Ale prawie ja spadłem, ale jakoś się udało i przeżyłem, więc się cieszę. Tu w ogóle mamy Blix, siema Blix, możemy się przywitać z Blix, zobaczymy. Hejcia, no tutaj Blix sobie siedzi, więc tutaj jej może nie przeszkadzajmy. Jesteśmy prawie na końcówce tego parkura, tam na górze jest zielony kluczyk. Teraz trzeba tutaj doskoczyć tutaj, tu, okej, pięknie. Teraz tutaj. I tutaj jest mega, mega ciężki skok, ponieważ tutaj macie mniejszą grawitację i musicie tutaj jak najszybciej skoczyć tutaj i tam, wtedy będzie się dało wskoczyć na zielony kluczek, więc to jest mega ciężkie, widzowie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Oj nie, dobra, teraz mi się to nie uda, bo za późno skoczyłem, za późno. Muszę tu jakoś najlepiej w to tutaj skoczyć i wtedy się uda, widzowie, dobra, pach.
pach. O, dobra, dobra. Idealnie, idealnie i ciach, uważać na fioletową lawę. I teraz widzowie musicie tutaj skoczyć, gdzie macie taką. No niby, ty jakby musicie spadnąć po prostu, więc spadacie. I uwaga. I w tym miejscu. W tym miejscu macie niebieski kluczyk i macie już wszystkie klucze, czyli 4 klucze. Idziecie sobie do odebrania waszej upragnionej tajemnicy. Niby to jest najtrudniejsze, a tak naprawdę najtrudniejsze skoki to najbardziej wkurzające są te garnki, że trzeba tak, wiecie, ciągle skakać i po prostu myśleć, czy wam się to uda zrobić. No i zrobiłem tą tajemnicę, przyszedłem i mam, o, mogę oddać kryształy, dobra, no to fajnie wyszło. Wow, 50 ziemi trafiłem. Dobra, 50 ziemi to muszę odebrać. Widzowie, wow, dobra, co całkiem sporo. Oj, mam tajemnicę. No i ile mam już teraz tych tajemnic? Mam 3 zagadki. I z tych 3 zagadek, czy mógłbym coś stworzyć z tych zagadek? Popatrzmy. Tu mógłbym stworzyć tą kryształową wieżyczkę, ale ona naprawdę kosztuje mega dużo metalu. 200 tych metalicznych sfer to jest po prostu, to jest bogactwo według mnie. Ta kryształowe katany, no to one 6. No, jest to bardzo ładna broń, ale no mega droga. Magnes odpychający, no mógłbym go kupić, ale on jest mega wkurzający, ja bym go chyba nie chciał. Ja bym po prostu zbierał najlepiej na albo bramę redukcji, albo bramę żaków, ale chyba raczej na bramę żaków. To mi się wydaje, że będzie mój drugi cel do zdobycia. Chciałbym zdobyć tą właśnie bramę żaku, no bo naprawdę to jest mega fajny efekt. Dobra, teraz otwórzmy sobie bileciki przeciwko fortuny i... O, no nie, no co to ma być? No halo, Cezar, coś ty narobił, co to ma być? Co to ma być za losy? No nie, no ja chcę coś lepszego, błagam ciebie. No chyba żartujesz. No chyba super. Oha, dobra, okej, 20 bilecików. Już myślałem, że będę mieć te 150 monet. Jakbym to dostał, to oj, ale nie byłbym szczęśliwy, nie byłbym kompletnie zadowolony. No i mam teraz 80 biletów. Chyba zbieram na tą lamę, ale w sumie na tego Shadowa nie warto zbierać, ponieważ już jakby już go mam, już był kilka razy, więc tutaj 200 bilecików, 350 bilecików musicie zdobyć, żebyście zrobili wszystko. Okej, co to za parku jest? Ile kresek internetu? Nie wiem, o co w tym chodzi, ale zobaczmy, chcę to przejść, bo wygląda mega krótki park, ale ma ocenę niemożliwą. Mam tutaj internet Google Chrome, w sensie. Napiszcie, jakiej przeglądarki używacie. Napiszcie w komentarzu, jaką przeglądarkę używacie. Właśnie, ja używam Chroma. Ja używam Chroma, bo tak, jakoś mi się wydaje, że jest spoko. Dobra, aha, to jest taki park, żeby iść na samą górę. O nie, powaliło kogoś. O nie, dobra. To będzie hardkorowe. Troszkę czasochłonne, ale mamy już pierwszy kryształ i tam mamy już drugi, więc może jednak to nie będzie aż takie trudne. Dobra, spróbujmy. Op. O nie, tutaj teraz tak. Coś mi tu podpowiadają? Nie, no ja tutaj wszystko ogarniam, wszystko jest dobrze. Mamy już 2 kryształy i teraz muszę tam bez kryształa wszystko bez. No chyba sobie żartujecie sobie, że ja to przejdę tutaj. No nie mogę, no to jest za ciężkie, to będzie mega wkurzający parkour. Okej, ja jestem tu gdzieś daleko i w sumie poszedłem inną stroną, nie od razu tak w lewo, tylko tak bardziej na środek i w sumie całkiem dobrze mi tu idzie, tylko czy da się tutaj przeskoczyć? Chyba nie, bo są 4 kratki, nie, to się nie da. To muszę chyba tutaj skoczyć, pięknie, teraz tutaj, o dobrze, tu mamy 3 kratki, to się da. Tutaj się da, pięknie, dobra, rewelacyjnie mi idzie, powiem, widzowie, dobra, tak. Też tu mamy 3 kratki, nie mogę spać, ja nie chcę spać, błagam, proszę. Ja nie spadnę, idę ciągle do góry. O kurde, widzowie, ale to jest daleko, patrzcie to. Nie, jakbym tam teraz przypadkowo spadł, to bym nie był zadowolony i chyba teraz muszę tutaj. Wow, no i dobra, pięknie, minuta, 2 minuty ten parkour mi zajął, co jest, chory. Przecież to wygląda tylko jedna taka wysoka ściana, a zajęło mi to 2 minuty. Zobaczmy, jak tam moje. 59 sekund, dobra, to dobry zawodnik, muszę powiedzieć, no naprawdę. Tu mamy kolejny jakiś parkour, spinaj się, no dobra, jakiś kolejny spinankowy parkour, tylko też tam tutaj drabinki, ale wow, ale to fajnie wygląda, patrzcie, widzowie, ale fajnie to wykonał, bardzo fajnie, takie, że no powiem, że fajne te takie tęczowe drabinki z połączeniem z tymi, no ale to tak, wow, dobra, to całkiem mnie zaskoczyło, więc teraz spróbujmy to przejść, tak, dobra, hejka, pozdrawiam, no hejka też, pozdrawiam.
Dobra, tutaj się nie idzie, tu się nie idzie, widzowie, bo musimy skoczyć tutaj. Dobra, udało się. Czy tam mam jakiś kryształ, czy mi się wydaje? Nie wiem, trzeba to sprawdzić, więc spróbujmy to przejść, tak? Tutaj pięknie, okej, jestem na górze. Jestem już na górze, więc jest rewelacja. I meta, aha, dobra, czy to było takie krótkie, dobra, spodziewałem się czegoś dłuższego. Przyszedłem 38 sekund, zobaczmy znajomych, aha, nikt nie... O, Foxy 24 sekundy. Czy dałoby się do 24 sekundy? Pewnie by się dało, ale z moimi umiejętnościami dzisiaj to będzie problem. Tu mnie ktoś fotografuje, ja uciekam, dziękuję wam za oglądanie, żegnam się i widzimy się w kolejnych odcinkach, gonią mnie i papatki, pa pa.